Słuchajcie, no turniej się zakończył, rozprężenie, trwa liczenie w biurze zawodów, bramek, głosów, punktów. Ostatni mecz pomarańczowi wygrali 2-0, kochani, z ekipą niebieskich, także to chyba oni będą na pudle, ale to się za moment okaże, bo zawody były bardzo wyrównane, było bardzo dużo remisów, natomiast no, jesteśmy jedyną ekipą z kompletem zwycięstw. Gutek z 7 bądź 8 bramkami już sam w tym momencie się, kochani, jakby gubi, ale nie przywiązywałem do tego większej uwagi, podobnie zresztą jak on na pytanie, czy wie ile strzeli, powiedział, że nie, tato, natomiast świetnie się bawił i o to chodzi, jest zmęczony, pozytywnie zmęczony, kochani, i na tym to polega. Natomiast przypominam, że te zawody, kochani, z inicjatywy KS Talent w Bolesławie coraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zdaje się, że mamy kochani, moment dekoracji, także ja przejdę w tej chwili. Czekajcie, chcę sprawdzić, ile mamy baterii. No, za wiele jej nie mamy, ale być może tam znajdziemy jakiś prąd jeszcze, kochani, także idziemy w stronę prądu. Natomiast rozpoczyna się moment dekoracji. Cześć, Aduniu, witaj. Ja w tej chwili staram się szanować baterię, w związku z tym idę zobaczyć, czy tam mamy jakieś podejście na 220 V, żebyśmy mogli kontynuować zapis. Natomiast przed Wami moment dekoracji. Dzień dobry, witam. Gratuluję inicjatywy. Świetne zawody. Świetnie pograli. Dzięki bardzo. Madame. Ekipa słów pana dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, pana Zbigniewa Kołaczy. Ja chciałbym bardzo Wam wszystkim podziękować i pogratulować tego wysiłku, który dzisiaj włożyliście na tej naszej plaży. Chciałbym jeszcze bardzo gorąco podziękować panu Krystianowi, bo to dzięki niemu zobaczymy. Dziękuję bardzo, brawa, brawa dla pana dyrektora. I rozpoczynamy wręczenie nagród. Na środek zapraszamy zespół KS Talent Żółci. Prosimy. I dla każdego zawodnika. Witam. Będziecie mogli z niego skorzystać podczas treningów. Podpiszcie, żeby nie było awanturizma, czy jest wideo. Ustawcie się chłopcy jeszcze do zdjęcia. To tak bardzo mi się podoba. Niebiescy, zapraszamy na środek. Brawo! Prosimy Was o postawienie się do zdjęcia. Ostatni mecz, kochani, zdecydował o tym, że oni zajmują drugie miejsce. Świetnie powalczyli. Zdaje się, kochani, że z nimi z ledwością 2-1 wygraliśmy i to w ostatniej akcji meczu Gutek strzelał tam gola, także no, gratulacje. Gratulujemy. I jeszcze zostało pamiątkowe zdjęcie. Pamiątkowe zdjęcie, ja za chwileczkę. I zwycięzcy dzisiejszych zawodów, KS Talent Żółci. Za kolejnością szybko wyjdzie. Popatrzcie.
Dziękuję wam bardzo. No, popracowali kochani, także ja też sobie zrobię jeszcze pamiątkowe foto. A może mamcia ma troszkę lepszy aparat, to jej zostawimy. Sporo kibiców, jest uśmiech. Dzisiejszego turnieju to Kuba Szabowski z drużyny Zielonej. Proszę na to imię. Utek, tań. Dzięki. Gratulacje, Guciu popracował, tym bardziej, że mówię dzisiaj nie na świeżości, ale świetnie powiem. Brawo Kubuś, oj, też fajnie hasło w tej bramce, gratulujemy serdecznie. Gratulacje, Gutek kochani, zagląda w swoje fanty za nagrodę popracowaną. Gratulacje. Fajna zapozowana fota, świetnie, gratulacje. Słuchajcie kochani, jeszcze raz gratulujemy wszystkim organizatorom. Fajna zabawa. Pogoda nam dzisiaj nie przeszkadzała, zobaczcie, pogoda była brzydka, ale my sobie daliśmy radę, mamy namiot. Dzięki śliczne. Jeszcze raz wam dziękujemy kochani, że z nami byliście. Gratulujemy organizatorom, gratulujemy piłkarzom. Naprawdę wspaniałych, słuchajcie. Guciorek, pochwal się. Guciorek, pochwal się, co tam padło? Norris. Co tam padło? Karteczkę? Co za karteczka? Dni Bolesławca. Jest jeszcze karteczka. Gratulacje w ogóle, Żółwik, proszę przyjąć jej gratulacje. Coś na pewno. Co to jest, powiedz Guteczku? Ty też jeszcze nie wiesz co. Może jest karton? Nie ma opisu. No pięknie, ale nie, no tu widzę coś pięknego, no piękna smycz naszego Bolesławca, ale tam proszę zobaczyć, no piękne ochraniacze, oj, no pięknie, proszę bardzo, no pięknie Guciu, no gratulujemy serdecznie, goń do zdjęcia. Dzisiaj impreza, jeszcze raz dzięki, świetne, gratulacje, inicjatywy, rewelacja. Dziękuję bardzo. Świetna naprawdę impreza, oby więcej takich. Cieszymy się zawsze kochani, że jest więcej pasjonatów, osób chcących propagować aktywny, fajny, zdrowy tryb życia kochani. Natomiast tutaj na tym piasku dzisiaj wylali hektolitry potu, popracowali, kurz jeszcze cały czas się unosi, dlatego że tego kurzu było dużo. Ja jeszcze raz gratuluję serdecznie Guciu, gratuluję drużynie, gratuluję wszystkim fajnej zabawy, a z wami się spotykam już niedługo przy kolejnych naszych zabawach. Dzięki pięknie.